Witam w kolejnym poradniku z blogu My Fountain World. Ostatnio zgłosiło się do mnie wiele osób z pytaniem, jak przekierować porty. Jak słusznie ktoś zauważył w moim poradniku z rozwiązywaniem problemów z NAT, może tylko emulacja portów. Tego też dzisiaj Wam pokażę, jak tego dokonać. Co musicie wiedzieć, a informacje, co możecie znaleźć z tyłu routera, może być to na naklejce na routerze, na książeczce, jaką trzymacie z routerem, może być to także na umowie podpisanej z dostawcą internetowym. To jest to login, hasło oraz adres, jaki musicie wpisać, aby połączyć się z routerem. Jeśli nie macie tego adresu, możecie go w bardzo prosty sposób uzyskać przez wpisanie adresu bramy, a adres ten możecie uzyskać poprzez wpisanie wierszu poleceń i config all. Uzyskacie to poprzez znalezienie tego tutaj. Jest to, o właśnie to, brama domyślna. Skopiujemy sobie to. Także w wielu przypadkach będziecie potrzebowali swój adres internetowy, jaki dostaliście przez router, jaki Wam został nadany. To jest tutaj ten adres, jak widzicie, adres IPv4. Także skopiujemy sobie ten adres. A także adres bramy domyślnej. Czyli to. Teraz, kiedy już mamy te dane, wystarczy udać się do przeglądarki i wpisać adres bramy domyślnej. Jak widzicie, wyskakuje okienko logowania. Bądź, co może być tak, że w moim przypadku jest to adres O2 Wireless Box LAN i wyskakuje nam to samo okienko. Ewentualnie, jeśli nie możecie tego znaleźć, możecie się udać pod stronę Port Forward, gdzie będziecie mieli router list. Musicie w tym momencie musicie wiedzieć, jaki jest wasz router. I tu macie spis routerów. Wystarczy tylko wybrać router, jaki posiadacie i kierować się poradnikami, co i jak dalej. Także przeskakujemy to. Wiecie już, co macie, musicie wiedzieć. To, co tu widzicie, będzie zupełnie inne od tego, co zobaczycie u siebie. W przypadku routerów Netgear bardzo prawdopodobne jest odpowiednie polecenie, czyli interesuje Was port forward, ewentualnie może się zdarzyć port trigger, będzie to polecenie znajdowało się mniej więcej prawdopodobnie po lewej stronie. W moim przypadku jest to, muszę kliknąć odpowiednio na toolbox, game and application i tutaj utworzyć, jak widzicie, create new game or application. I po kliknięciu tego, jak widzicie, mogę skopiować już z istniejącego lub samemu wpisać porty, jakie mnie interesują. Jakie porty mnie interesują, pokażę Wam zaraz na przykładzie Splinter Cell Conviction. Także wpiszemy Splinter Cell Conviction. Ports. Znajdziemy, jakie gry. Jak widzicie, tu jest zakres portów na protokole UDP. Wyjście. Tu jest zakres portów na protokole TCP wyjście i zakres portów protokołu TCP wejście. I tak właśnie będziemy się stosować. Widzicie, pokazało mi się okienko, że muszę podać nazwę. Czyli w tym wypadku zastosuję taką nazwę Splinter Cell Conviction i napiszę sobie, iż jest to protokół UDP, zaznaczę protokół UDP, a także, abym wiedział dokładnie, jaki to jest protokół UDP, mogę także wpisać porty. Jeśli będę to robił odpowiednio dla każdego portu, jeśli mam możliwość dodania wielu portów za jednym razem, to zrobię to za jednym razem. U mnie istnieje możliwość zadania tego za pierwszym razem, dodania wielu portów, dlatego też klikam Next. Poduje się nowe okienko i jak widzicie, tu mam zakres portów. Tutaj wybieram protokół, czyli w tym wypadku, jak widzicie, jest to UDP, czyli muszę wybrać UDP i porty od do. Tu widzicie od do, czyli w tym wypadku mam określone porty 9103, 9100 i 10196, czyli muszę wybrać. Przekopiujemy sobie to i muszę wpisać po kolei kolejne porty. Zmniejszymy sobie okienko.
tym wypadku będę musiał wpisać, zmniejszymy sobie dla łatwiejszego wyglądu, będę musiał wpisać odpowiednie porty. 9103. Mogę wpisać tutaj to samo, czyli będzie to zakres tego miejsca zaczyna i tym miejscu kończy, czyli będzie to to samo. 1.03. Jak to widzicie, pisze translate to. Czyli w przypadku, gdybym na przykład wpisał tą wartości, a tu dajmy na przykład wpiszę wartość 9104, router uzna, że te porty od tego do tego, w tym przypadku jest to samo, jednak nie ma to znaczenia, od tego do tego, on ma przetransferować na wartość 9104. Nas to nie interesuje. Więc jak tu widzicie w poradniku, piszę tutaj, że mam uzyskiwać dokładnie te porty, co właśnie zrobię i tej wartości tu nie będzie. Czyli powiem mu, że ten zakres portów ma ustawić. Jak tu widzicie jest napisane, wystarczy dodać add, port został zapisany i powtarzamy to ciągle z tym samym portem, czyli w tym wypadku będzie to 9100 10196. Otworzyło się okienko. Jak widzicie, mam możliwość dodania kolejnych portów, czyli niech tak będzie. Tu już mam skopiowane, czyli używamy 9100. Znowu jest to protokół UDP. Nie dodajemy, aby przepisywane jakiekolwiek. Widzicie, router sam to zrobił. Dodajemy add i pozostały nam jeszcze 10196. Dlatego to też kopiujemy. Jak zwykle jest to UDP, czyli musimy o tym wiedzieć. Klikamy add. Dalej mamy porty TCP. Jeśli masz możliwość ustawienia, jak tu piszę, output inboot, czyli wejście, wyjście, wpiszesz to. Jeśli nie masz, pozostawiasz jako domyślne. Tutaj znowu a propos adresu twojego adresu internetowego. Jeśli będziesz gdziekolwiek tu będzie napisane adres internetowy, czyli będziesz musiał wpisać w tym momencie, to jest mój adres, ale ty będziesz musiał wpisać adres swój, jaki otrzymałeś od routera, a jaki znalazłeś tutaj poprzez wiersz poleceń. Pozostaje nam tutaj jeszcze, utworzymy nową regułę. Napiszemy Sprinter Cell Conviction TCP. Tworzymy regułę. Tutaj w tym wypadku zapiszemy ten zakres portów. Bierzemy ten zakres portów. Kopiujemy. Jest to, jak pamiętamy, TCP. Upewnijmy się, jak najbardziej to są TCP. I to jest ten zakres portów. 22.350 to 22.380. Router sam określi, mamy tutaj od do. Jak widzicie, nie zaznaczamy opcji translate to, czyli przetłumacz na. Z tego powodu, aby router sam wiedział, co ma zrobić. Czyli jeśli byśmy tutaj wpisali na przykład 22.360, to on ten zasięg portów przetłumaczy na ten. Tylko i wyłącznie na 22.360. Ale my nie chcemy, bo powiedzieliśmy routerowi, że ten zakres portów ma obsługiwać. Klikamy add. W tym momencie, jak widzicie, porty są przekierowane. Router będzie te porty obsługiwał. Nic więcej nas nie interesuje. Może się zdarzyć, iż po zapisaniu tych zmian, router nie chce obsługiwać. Najczęściej po prostu wystarczy wybrać restart. Router się uruchomi, co spowoduje zapisanie zmian. Jeśli to nie pomoże, proponuję wyłączyć router na parę minut i włączyć go ponownie, tak żeby znamiona zapisał. Naciśnięcie przycisku reset oznacza powrót do fabrycznych ustawień. Tego oczywiście nie chcemy, bo już mamy zapisane właśnie w tym momencie porty. Co jest jeszcze ważne, tutaj opcja Universal Plug and Play. Jest to na przykład wiele programów, jak chociażby Tungle, ma taką opcję, iż po uruchomieniu możemy zaznaczyć, aby program sam łączył się z routerem i sam program bez naszej interwencji obsłużył właśnie przekierowanie portów. Jeśli w naszym routerze taka funkcja istnieje, upewnimy się, iż jest enabled, czyli włączona, wtedy wystarczy tylko włączyć Tungle, wpisać odpowiedni port, na przykład dodajemy 111.70, zapisać zmiany, uruchomić Tungle ponownie
i przy ponownym połączeniu dżungle będzie skontaktuje się z routerem i powie mu, że ten port ma być obsługiwany. Będzie to opcja jednorazowa, router sobie to zaznaczy, zapisze i będzie to miał u siebie zapisane tak długo, aż nie zrestujemy routera do ustawień fabrycznych. Sądzę, że to wszystko, tak jak przypominam o stronie port forward, gdzie możecie znaleźć poradniki. Tu macie spis portów, na przykład uznajmy dla gier, jak widzicie, Age of Empires jest zaznaczone. Są to na protokołach TCP i UDP. Macie porty, czy chociażby gra Arcanum. Ktoś pamięta grę Arcanum? Albo poszukajmy Battlefield 3, proszę bardzo, zakres portów, jaki jest wymagany. Na protokole TCP, UDP. Czy chociażby poszukajmy Call of Duty Modern Warfare, proszę bardzo. Te porty po przepuszczeniu, protokół TCP, jak widzicie, zakres portów. I te porty, protokół UDP po przepuszczeniu, zezwolą nam na bezproblemowe granie, bez zgłaszania błędu o problemu z NAT-em ograniczonym na pośredniej.